Cześć, witam, Papa z Sushiri, odcinek 88. Rozpoczynamy mamy trzeci dzień naszego maratonu z okazji rocznicy wbicia 500 subów. Dzisiaj mamy 88 odcinek Papa z Sushiri i potem będzie Papa z Fryzeria Deluxe. 7 dni z Fryzeria Deluxe dzisiaj będzie. A Fryzeria Deluxe jest naszą drugą serią stałą. I to właśnie dzisiaj wypada, że ją będziemy nagrywać. Okej. Co to zaczynamy, nie? Od losowania kołem. Mamy koło i losujemy trzy razy. Tu na to na tym pora. Crack and roll, a trzecie to ja już sobie sam wybiorę. Dobra. Mamy dwa losy. Dwa losy trzeba teraz wykorzystać. I dzisiaj zaprosimy ostatniego klienta, który nie ma brązowego. Jest to Willem B. W srebrnego. Za każdym razem mi się mówi, się myli. Chodzi o to, że jest brązowy. Brązowe są gwiazdy, ale srebrny medal u niego jeszcze brakuje. Jak jemu medal srebrny wbijemy, to potem będziemy mogli tylko i wyłącznie zbierać na złote medale. Więc ewentualnie można zapraszać tych, co mają 5 gwiazdek do zdobycia i nie przychodzą w najbliższych holidayach. No takich można zapraszać. A ile mamy kuponów? Już się skończyły? Jeszcze jeden jest. No to kupimy znowu do dziesiątki. Okej. No, kupuję te 10 kuponów, nie? I po jakimś czasie one się kończą. Dobra, 230 dzień jest do zrobienia, na to na tym pór. 230, 231 i 232. Zacznijmy od... Właśnie, nie zmieniłem naszych ubrań. A Christmas się nie zaczął ostatniego dnia w poprzednim odcinku, tylko zaczął się wcześniej. Znaczy ostatni 229 dzień to już był na Christmas. I wtedy już powinny być te stroje zmienione. Niestety zostało to tutaj. Nie zmieniłem strojów, więc teraz to zmieniamy. Gdzie jest ta czapka? O, właśnie ta. Czerwone buty. No, te pasują dobrze. Spodnie tak i tutaj jeszcze koszulka. I mamy pasek cały. Pojedziemy teraz od shirtsa, pancy, shoes, hats. Hats było tutaj. Belts. Belts był ten pasek. Później był tak. Kożuch. Tutaj jeszcze cztery rzeczy. Chociaż moglibyśmy medal, złoty medal nosić. I będziemy nosić ten złoty medal. Bo my teraz gromadzimy ostatnie gwiazdki, żeby mieć złote medale. I w sumie nie odliczyłem sobie w ostatnim odcinku. W ostatnim dniu nie odliczyłem sobie gwiazdek. No. Cztery były. Dobra, ostatniego dnia były 4 nowe gwiazdki. Więc powiedzmy, że jest 98 do zdobycia. I tak później jeszcze się to raz policzy. Jak już będzie ta liczba bardzo mała, to się znowu to policzy i się zresetuje tą liczbę. Alarm jest. Czyli dzisiaj będziemy mieli srebrny, ostatni srebrny i jeden złoty medalik. Jak zdobędziemy ten ostatni srebrny, no to tylko będą nam się sypać złote medale. Bo srebrne już wtedy będą
Wszystkie w komple... będą wszystkie w komplecie. Dobra. W sumie na dzisiejszy live, nie wiem co dzisiaj będę live'ował, może Sushiri odpalę. Co wy na to? Macie komentarze, żeby pisać. Czy chcielibyście Sushiri dzisiaj na live'ie? Poprzednie dwa dni, jak live'owałem, to już miałem live'a zaplanowanego wcześniej. Na dzisiaj nie mam nic zaplanowane, co do live'a. I w sumie po tym odcinku na dwa mankietę zrobię. Mam dwa pomysły. Może mi się jeszcze zrodzi więcej. I zrobię wam ankietę. Czemu nie, bo... warto wam robić ankiety, bo wiem, że lubicie na nie odpowiadać. Teraz będziecie mieli do live'a. Na odpowiedź w ankiecie. Odpalę live'a z tego, co wybierzecie w ankiecie. Tylko dopiero pod tym odcinkiem ten live, czy ten... ta ankieta będzie. I jeszcze ważna informacja. Nie, to chciałem przez chwilę zrobić tak, że umieszczę link do ankiety w opisie i będą mogły odpowiedzieć na tą ankietę osoby, co oglądają ten odcinek, bo by wiedziały, bo inne osoby, co nie obejrzą tego odcinka, to one się nie dowiedzą, że jakiś link w opisie jest. Ale nie, tak nie zrobię, bo wtedy mniej głosów bym miał. Innym razem może coś takiego zrobię, nie? Że pod odcinkiem w opisie bym umieścił link do ankiety jakiejś i to tylko osoby, co oglądają ten odcinek, wiedziały o tej ankiecie. Któregoś razu zrobię takie coś. I wtedy będę wiedział, ile ludzi ogląda i sprawdzę, co w opisie się znajduje. Któregoś razu tak zrobię. Może nie na dzisiejszy, ale na jutrzejszy live. O. Mogę tak was przygotować. Na jutrzejszy live mogę zostawić link do ankiety w opisie i kto wejdzie w opis, to ten trafi do ankiety. Reszta nie trafi. I wtedy najwyżej miałbym jeden głos. Albo sam bym wybierał. Ok, wszystkie srebrne medale są już zdobyte. Tak, czekam tylko na wasze opinie na tym, co do tego pomysłu. No skoro część ludzi w ogóle nie ogląda live'a, to po co oni mają wybierać w ankiecie? Dobra, pogadałem trochę. Udało się zdobyć złoto u Alana i srebro u Belana B. Mamy wszystkie srebrne. Czas na zamówienie Santa. Jest Utah. Tuna, tuna, tempura. Biały ryż, zielony papier. Posypeczki F, M i potem żurawinka w sosie. Jeden taki test zrobię. Jeżeli mało osób faktycznie odpowie, no to będzie jedna. To więcej razy to się nie powtórzy, że będę umieszczał linki w opisie. Więc jeden raz tak zrobię. Jeden raz tak zrobię, sprawdzę was. I albo będzie, albo nie będzie to korzystne. Parali. Albo to wypali, albo to nie wypali. Sandra, ty złota nie masz? U ciebie jeszcze się zgromadzą te gwiazdeczki. Jest 6 osób, co mają
5 gwiazdek do złota. 6 takich osób. Tuna tempura. A tuna no to tuńczyk. I jakaś posypka. Przygotujemy już dla drugiej osoby, co zamówi tunę. I dla Closera. Closer dzisiaj, ok, już ciemny ryż szykuje. Tak, bo dzisiaj przychodzi Queen. Tuna tempura to czwórka, nie piątka. Udało się zdobyć drugi perfekt pod rząd. Dwa perfekty pod rząd. Sushiri. Nieczęsto się widzi takie widoki. I też nieczęsto wkładałem trzy typy ryżu za jednym zamachem do tych sushi squarów. I teraz właśnie mi się jedna kwestia przypomniała. Widzicie ten mechanizm pod tym kwadratem? W którymś odcinku pamiętam, że o nim wspomniałem, że coś takiego dostrzegłem. Ale skończyło się na tym, że w ogóle tego nie pokazałem tak w ten sposób, jak właśnie teraz to pokazałem. Możecie się przyjrzeć, jak wygląda ten mechanizm, który odpowiada za ten sushi square. Ok, zielony ryż, papier. Zielony ryż to może jeszcze nam skuter zamówi? Nie. Tuna tempura. No to jak już tu jestem, to nałożymy. Arbuzik. Łosoś. Paragi. Pamiętam, że raz spróbowałem szparagi i one w ogóle mi nie podeszły. Kogo mamy? Krystal. To ile osób dzisiaj obsłużyliśmy bez złota? Sandra? To jest jej. Potem wcześniej był Alan, Wylan B. I teraz jest Krystal. Cztery osoby. Santa i dwa zamówienia specjalne to... To przy tych zamówieniach nie zdobyłem gwiazdki więcej. W tych zamówieniach już medaliki były zdobyte wcześniej. Te złote. I w zasadzie skupiam się na tym szarym polu, na tych szarych przerywanych liniach. Bo lepiej wygląda to krojenie wtedy. Tak mi się wydaje. Na to na tempura. Ale najpierw zamówienie Queen. U Queen to będzie jedyne zamówienie w tym dniu, które flipnę. Nikt dzisiaj flipniętego oprócz Queen nie zamówił. Truskawka i wiśnia, owocowa herbata. No to jak owocowa, no to raczej będzie... No może być herbata owocowa, ale też można to nazwać po prostu sokiem. Okej. Teraz ósma. Udał się perfekt. Dwa perfekcyjne zamówienia specjalne. Za każdym razem zdobyliśmy 370 punktów.
Wiśnia. Teraz sos biały i B. Okej. Ósma. Dawaj. I siódma. Jeszcze tylko krystal. Już mamy 74 złote. I brakuje nam już tylko ich 32. Aha, 32 osoby jeszcze złota nie mają. Jako że Alan ma już dzisiaj, po dzisiejszym dniu Alan ma już wbite złoto. I pytanie, ile? To kto będzie pierwszy teraz? Na dzień następny, kto będzie pierwszy? Dwa i pół. Dwa i pół, ale nie jest dwa i pół tysiąca, tylko dwa i pół setki. 2050. Teraz mamy prawie tysiaka do zdobycia. I haluj han. Jeżeli znajdziemy Roya, no to możemy go zaprosić. Bo u niego złota nie ma. No i gdzie w końcu Roy? Tutaj. Zobaczymy, czy Roy raczej złota nie ma. Mamy 356. Tyle jest dni w roku, nie? Nie, 365, nie 356. No, no to nie, jest ta liczba. Jakby piątkę i szóstkę zamienić miejscami, to wyszłoby liczba biletów taka jak dni w roku. Roy. No to Roya zaprosimy. Ta szósteczka potrzebuje 5 zamówień. Ta szósteczka potrzebuje 4 zamówienia. Ta siódemeczka potrzebuje zamówienia 3. Ta szósteczka potrzebuje zamówienia 2. Okej, to Roy. Jeżeli ktoś chce się powalić w matmę, to może sobie policzyć i pomnożyć i pododawać i wejdzie, ile tych gwiazdek tam jest do zdobycia. Jak dla mnie jest ich 94, a może wyjdzie mniejsza liczba. Dobra, to może ja to policzę. Było 6 razy 5, 30, potem 6 razy 4, 24, czyli mamy 54. 7 razy 7 razy 3, 21, czyli mamy 75. Potem było 12. 75 plus 12 wychodzi 87. I jeszcze było kilka osób bez jednej, co potrzebuje jedną gwiazdkę. I ich było od Sarczwana, nie, od Brodego do Pudiniego. Jest to 7 osób. Tak, zgadza mi się, 94 gwiazdki mamy do zdobycia. Zgadza mi się. Tony. Następny jest Greg.
A, i nie zmieniłem puny tempury. Dobra, no to co wylosowałem, no to będzie na dzień następny. To nie jest mój wybór, ale już nie będę teraz dnia przerywał, żeby zmieniać. Jak już odpaliłem, no to zostajemy z tym, co jest. A to, że Greg nam to zamówił, no to tylko lepiej. Może nie będzie 4 gwiazdy dzisiaj, a będzie ich 5. Może tak. Mamy dwa ryże wyłożone, teraz dyla tonego. Już mamy dwie osoby bez złota. Jeszcze na pewno będą dwie. No to już 4 gwiazdki są gwarantowane. Już sobie sumuję, że 4 gwiazdki po tym dniu będę miał mniej do zdobycia. Pytanie, czy będzie piąta mniej. Może jednak nie. Santa. Dla niego też warto robić ryż, zanim zamówi. A ile jeszcze tych ranków? 168 jest. Do końca tego odcinka będziemy na Christmas pracować. Christmas, tak. Ten holiday będzie nam do końca odcinka się... I no się nie skończy. W następnym odcinku będziemy robić dekoracje na nowy rok. Bo przecież wiemy, że nowy rok jest po świętach. Christmas. Wiśnia. Nic nie nałożyłem, bo szukałem składnika, który mam nałożyć. I to był tuńczyk. Przez chwilę musiałem sobie pomyśleć, który składnik był na górze. Szybko sobie przypomniałem, że to był właśnie ten tuńczyk. Jedno przekrojenie słabo, reszta lepiej. Ok. Teraz trójka. O, perfekt. Skuter. No, to już się domyśliłem, że będzie u niej tuna. Nie przyszedł jeszcze Roy, więc będę mógł chociaż dla niego zrobić może ryż na zapas. Ale jeszcze za wcześnie, żeby ten zapas gromadzić. Okej. Teraz... F i M. Okej. No jest tuńczyk. Nie tuńczyk też. Ale tuńczyk zaraz będę na tym rozkładać. Już 231 dzień. Jest w połowie. Rita. Ok. No to jest 5 gwarantowanych gwiazdek. No już nie będzie 6. Ale chociaż te 5 gwiazdek
będę mógł sobie odliczyć. Będzie liczba trochę inna niż 4. No, dopóki będzie Christmas, no to my te 4 gwiazdki na spokojnie będziemy mogli dziennie zdobywać. Jak się Christmas skończy, to będzie potem Nowy Rok i Walentynki. I przez te dwa holidaye też będą gromadzić trochę więcej gwiazdek. Do tych 4 będę mógł gromadzić. I sobie odliczać. Teraz u Scooter wyszło trochę więcej punktów, bo kolejne 5 gwiazdek zostało zebrane w jedno miejsce. Kolejne kombo 5 gwiazdek u Scooter zostało zdobyte, ale tym razem nie wyszedł perfekt. Nie wyszedł perfekt, więc to nie był max punktów, jaki mogłem u Scooter zdobyć. I teraz będą 2 zamówienia. Roya i jeszcze kogoś. Jeszcze jedno zamówienie będzie. Jak nie robię na zapas, też idzie szybko, więc nie będę robił już dzisiaj na zapas. Następnego dnia, jak będę robił na zapas, to pewnie tylko klucz tym zamówienia specjalne i zamówienie zaproszonego klienta. Jak będę robił na zapas w następnym dniu, to tylko dla tych 3 osób. Closerem będzie Jojo, no to nie będę mógł zrobić. Okej. OC, kogo mamy? Mamy Nika. Mamy Nika. Piąteczka wychodzi. Ryże się teraz gotują. Nie mam żadnego do ułożenia, no to przygotujemy dla Xola. I mogę przyspieszyć troszeczkę. To jest różowy, a potem będzie w paski. Zanim będę wydawał za unik Xola, to właśnie on już przyszedł. Więc nie zdążyłem mieć gotowego ryżu dla Xola, on już zdążył przyjść. I to jest bardzo pomocne, bo nie musiałem już teraz zaglądać do książki, jakbym miał już dla niego ryż gotowy. A za chwilę ten ryż będzie gotowy, no to będę mógł go wyłożyć na papier paski. Ten, który jest zielono-biały. Okej, no to już mamy wszystkie ryże ugotowane. Ale cały czas mamy 3 zamówienia do wydania. I teraz 6, 7. Przewracamy. Kraken roll był teraz wylosowany. I nie skorzystam w tym odcinku ze swojego wyboru do... ze swojego wyboru z zamówień specjalnych. Nie skorzystałem. Ale ja z tej opcji korzystam dosyć często, no to dzisiaj nie musiałem tego z tej opcji korzystać. Łosoś. Zielone. A, i ogórek został pominięty. Arbuzik jeszcze. Więc z 8 zamienia tutaj na pewno nie będzie perfekta. A, i tutaj nie wyszedł... Dostał nie swój papier chyba.
patrzę, źle ryż się zagotował. I teraz dla Xola. Tym sposobem dzień 251 został zakończony. Brawa, brawa, brawo. Udało się wydać sushi. Bez ogórka się udało wydać to sushi. No akurat to nie jest pocieszające, że ogórek został nie nałożony. To mamy rank 169, 170 również dzisiaj wbijemy. Nie widzę innej opcji, na pewno będzie rank wbity. Mitch's Mess. Piłka. Guacamala ludek. To jest taki... jakiś ludek. Jakieś coś, brąz, emeraldek i papryczka, emeraldek był, znalazłem, ale nie zdążyłem kliknąć. Wiśnia, oczywiście na jego ręce, tutaj te dwie piłki, takie dwie punkty. Do takich typów się strzela w tym strzelanej gierce show. I mamy wszystko znalezione. Hot shot, Sunday shot i tym podobne. O tych gierkach miałem na myśli, że tam się strzela i do tych właśnie... I takie są cele. Dobra, crack and roll. Będzie jedna gwiazdka więcej, bonusowa. Gwiazdka w bonusie. Pierwszy z brzegu brody. U niego się złoto zdobędzie. Może nie tylko u niego. Zaczynamy. Obstawiam 10 minut i koniec odcinka. Tony. 232. Od razu wstawiamy ryż. Nawet dwa. I dla Santa, i dla Tonego. Okej, teraz tu. Mamy Brodego. Brody od razu jako drugi przybył. Czekamy z tym ryżem. Coś nie muszę czekać. A dla Santa też będzie ten papier. Okej. Za nic nie pamiętam z umienia Santa, to mogę wywalić sam. Ogórki chyba tu były. Dobra, no to jak nie pamiętam, no to tu zajrzymy. Tak. Myślałem, że coś jeszcze więcej było, ale nie. Jeszcze jest to. Ok, posypki i żurawinkę to już pamiętam. F
jest Santa. M. Nie pamiętam, czy miałem w przypadku Sushiri taki dzień, na który zaprosiłem Santa. W którymś papasie Santa zaprosiłem, ale chyba nie była to Sushiria. Jak nie Sushiria, no to Skupiria, bo tylko te dwa papasy mają te kupony całe. Więc to jednak chyba faktycznie była wtedy Sushiria, co zaprosiłem Santa. No w Bakery jeszcze kuponów nie było. A co do soczku, to akurat z pamięci zrobiłem perfekcyjnie, bo ogórki faktycznie tam były. I to teraz tony. Potem brody. Krakenroll miał w sobie biały ryż. Pomarańcza i gruszka. I teraz brody. Perfekt utonego. Okej. Okay. Jest Rita. No to Rita, u ciebie gwiazdeczka. Już są trzy gwiazdki. Czwarta będzie na pewno. Sobie odliczę te gwiazdki. Było ich 5, więc zostaje 89. 89 jeszcze jest do zdobycia gwiazdek. Mówię kilka razy to samo zdanie, żeby poprawić się. Jeżeli słyszę w głosie, że jest niespójnie, no to poprawiam tak, żeby było spójnie. O, trochę sosu z boczku. A nawet nie z boczku, tylko z tyłu. Albo z przodu. Zależy, z której perspektywy się na to patrzy. No, brody będzie perfekt złoto. Tak, perfekcyjne złoto. 75 już tych złotych jest. Dzisiaj tą sushirię to robię szybko. Wcześniej no robiłem dosyć powoli. Teraz też spowalniam, żeby dobrze rozłożyć. Ale już nie tak jak wtedy. Krakenroll pierwsze, no to drugie też już przygotuję. I to tyle, co mogę przygotować. Tu zerowego zamówienia nie poznam. I siódmego zamówienia, które jeszcze przyjdzie, nie poznam też. Możliwości już jest tylko 31. No to siódme zamówienie. Nawet mniej, bo kilka osób już przyszło. Trzy przyszły. Nie, dwie przyszły. Z tej liczby 31, więc możliwości będzie 29. Jedna z tej liczby 29 osób bez złota. Jeszcze dzisiaj. Jeszcze z tych osób, co dzisiaj nas jeszcze nie odwiedzili. Jest 29 takich możliwości. I 29 przypadków. O, no tak. Właśnie pierwszy raz mi pojawiła się ta informacja, że muszę nałożyć papier, bo inaczej nie rozwinę sushi. Toru. Okej, to już będzie 76 zł. I równa 30 zostanie do wyzłocenia. Równa 30. Krakenroll. To
Pamiętam, że to jakaś posypka była, tylko nie pamiętam która. Teraz sobie sprawdzimy. A nie, posypki tu nie było. Był śledzik i ja miałem w dużej ilości sobie tych zamówień specjalnych się pojawia. Na dzień następny chciałbym wziąć jakieś zamówienie specjalne, które będzie miało biały sos sobie. Czyli te sztućce. Ten sos, który ma na obrazku sztućce. Ten sos chciałbym móc nałożyć w zamówieniu specjalnym. To obczaję sobie w następnym odcinku, które zamówienie specjalne spełnia moje wymogi. A tymczasem możemy przygotować właśnie dla Wylana B sushi. Jeżeli się okazało, że nie zdobyłem dzisiaj 4 gwiazdek, ich jest 6. Ich jest 6. Kraken Roll był trafny. Koło dobrze wybrało. Santa i... To zamówienie, pierwsze zamówienie specjalne? To ta dwójka złoto miała. No i nasz jojo. Reszta była bez złota. Szóste pierwsze. Dwie gwiazdki zdobyte. Tu dla Joja, tu dla Toru. Ostatnie dwa zamówienia na dzisiejszy odcinek do wydania. A więc łapeczki, komentarze, suby. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia następnych. A dzisiaj zapraszam Was na odcinki z fryzerii Deluxe. Na 7 takich odcinków. I pamiętajcie, że po tym odcinku będzie ankieta, więc jej wyszukujcie w społeczności. Nie trzeba będzie daleko szukać, bo będzie pierwsze, co to ta ankieta. Ona będzie tylko ważna do dzisiejszego wieczornego live'a. Jak live'a odpadę, to już ta ankieta nie będzie miała znaczenia. Jak ktoś potem sobie na to odpowie, no to tylko tak dla zabawy. Bo ja już nie będę potrzebował potem głosów, jak już live'a zrealizuję. Ale póki live jest niezrealizowany, no to macie ankietę, żeby wybierać, żeby mi wybrać którąś możliwość tego live'a. Będę ciekaw, którą wybierzecie możliwość. Podam ich 5. Wymyślę 5 opcji i 5 opcji wam podam. Wybierzecie jedną i ją zlajwujemy. Tą giereczkę, którą wybierzecie. Dobrze. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. To jest 88 odcinek. Ja już tą sushi ciągnę 2 lata. Zaraz będzie 2,5 roku od rozpoczęcia sushi. Rank 170 wbity i 171 też możemy wbić jednym dniem, ale 172 rank, to ten rank będziemy pewnie wbijać przez 2 dni. No dobra, to do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!